Lecimy na freestylu, lecz oczywiście nie ma nic w głowie, tylko jakieś słowa, hasła, nie? Cześć, idę o zakład, że na pewno masz jakieś wypełnienie stomatologiczne. A może właściwie cierpisz na problemy z zębami i na każdej wizycie u dentysty masz coś do zrobienia. Albo być może cierpisz na problemy z dziąsłami i nawracające zapalenie. Albo cierpisz na nieprzyjemny zapach z jamy ustnej. W takim razie... Prawda, stary, zainwestuj w TikTaki, bo ci jedzie! Ale tak poważnie, przyczyn może być wiele, ale najważniejszą, podstawową jest zła higiena jamy ustnej. To jest trochę jak z sznurowaniem butów. Nauczyli nas tego, jak byliśmy mali i taka sama metoda nam została do dzisiaj. Niestety, jeżeli chodzi o sznurowanie butów, to zostaje tak jak było, także dobra wiadomość, ale jeżeli chodzi o szczotkowanie, to od 8 roku życia powinniśmy zmienić sposób, w jaki to robimy. I najczęściej wykonujemy to szczoteczką elektryczną. Także zasada tutaj jest prosta. PWP, czyli przyłóż, wyczyść, przesuń. Po prostu przykładacie od strony bocznej albo od języka, czekacie 3 sekundy na każdy ząb i przesuwacie na kolejny. Jeżeli chodzi o powierzchnie żujące, to śmiało możecie szorować tak jak w filmach. Natomiast jak to jest z szczoteczką soniczną? Otóż tak samo. Przykładacie, przesuwacie i czyści to wszystko za Was. Prawda, że proste? Proste. Natomiast żyjemy w XXI wieku i te wszystkie sprzęty są po to, żeby nam to ułatwiać. Dodatkowo nie można tego robić za mocno. Bo jak robimy za mocno, to niszczymy nasze i dziąsła, i zęby. Ale te zaawansowane sprzęty nas o tym informują. Bo jak robimy za mocno, to szczoteczka daje nam zdać na czerwono. Natomiast jak to jest ze szczoteczką manualną? Otóż zupełnie inaczej. Ze szczoteczką manualną sytuacja jest trochę inna, ponieważ tu już zależy od tego nasza praca, bo musimy przyłożyć pod kątem 45 stopni i robimy ruchy wymiatające, bo żeby dobrze umyć zęby, to musimy wymiatać. No i oczywiście pamiętajcie o jednym, o paście, bo bez pasty nie ma jazdy. To, co jest ważne i warte zapamiętania, to to, że te ruchy wymiatające wykonujemy tylko z boku, z przodu i od części języka albo podniebienia. Natomiast na powierzchniach żujących śmiało możecie robić, jak to Was nauczyły filmy, czyli szorować, ile tylko natura dała siły. Ale pamiętajcie, wszystko z umiarem, no bo co za dużo, to niezdrowo. I mimo, że zęby są najtwardszą naszą tkanką w organizmie, to jednak potrafią się zetrzeć, a to potrafi boleć. Także... są jeszcze szczoteczki pulsacyjne. W sumie najczęściej dla dzieci, ale zdarzają się i dla dorosłych. Natomiast jak nimi myć zęby? Problem jest taki, że nie mam takiej szczoteczki, ale coś wykombinujemy. Dobra, zrobimy tak. Zasada działania jest podobna. O! I ta szczoteczka nam po prostu pulsuje i jest na baterię. W związku z tym myjemy tą szczoteczką pulsacyjną tak samo zęby jak szczoteczką manualną. Czyli przykładamy 45 stopni, oczywiście włączamy i szorujemy, a na powierzchni, czy wymiatamy, a na powierzchniach bocznych szorujemy. Także tyle. Mam nadzieję, że Wam to pomogło i już teraz nie musicie inwestować w TikTaki. A jeżeli chcecie się dowiedzieć jeszcze więcej, to sprawdźcie film, w którym bardziej skomplikowany może nie, ale w bardziej rozbudowany sposób opowiedziałam o wszystkich rodzajach szczoteczek oraz innych przyborach do mycia jamy ustnej. Także nie słuchajcie się osłów, którzy Wam mówią, żebyście inwestowali w TikTaki, tylko myjcie zęby, bo wyjdzie Wam to na zdrowie, a przy okazji osiągniecie ten piękny, śnieżno-biały uśmiech, o którym każdy z Was marzy. Także subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.